Pamiętam, jak nasz pastor, senior, Karen, po 90, jak nieraz nas zachęcał do tego, żeby iść za Bogiem, to mówił takie stwierdzenie, mówi, jak komuś chcesz powiedzieć o Bogu, to nie mów o tym, że jak tak dobrze znasz Biblię, że tak wiele rzeczy wiesz, po prostu powiedz mu swoje świadectwo. Po prostu powiedz mu o tym, co Jezus zmienił w twoim życiu. I właśnie chcę się podzielić tą historią mojego życia. Będzie to w telegraficznym skrócie, także mam nadzieję, że nie będziecie znudzeni tym, tylko że będziecie zachęceni. Chociaż nie wszystko, co powiem, będzie proste, łatwe i przyjemne i coś takiego, co każdy by chciał przeżyć. Zaczęło się to 33 lata temu, kiedy spotkałem na mojej drodze człowieka, który powiedział mi takie słowa: Jezus Cię kocha, ma wspaniały plan dla Twojego życia. I mówię, jak to? Razem na religii chodziliśmy, nie słyszeliśmy o takich rzeczach. No tak, ale tak jest. No i zacząłem to udowadniać i ja myślałem, jakiś taki dziwny, no nie wiem, skąd to wziąłem. Zacząłem mówić o Biblii, mówię, a to może świadek ty jesteś? Nie, jestem chrześcijaninem. I wiecie, uderzyły mnie jego słowa, jak powiedział w pewnym momencie, że Jezus żyje. A my no przecież umarł, co chwilę krzyż wisi. Mówi, tak, ale zmartwychwstał i żyje. A jeśli żyje, to jest taki sam jak kiedyś. Czyli tak samo można go doświadczyć, tak jak kiedyś można było doświadczyć go, chociaż go nie widać. Wiecie, ja niestety byłem jak ten niewierny Tomasz. Nie miałem tej wiary, żeby to tak wziąć i przenieść na swoje życie, tylko ja muszę dotknąć, ja to muszę sprawdzić. I wiecie, ta nasza rozmowa skończyła się późno, bo gdzieś około godziny drugiej czy trzeciej w nocy nawet. I pamiętam wtedy kawę za kawą piłem, mnóstwo dymu papierosowego wtedy było w tym pokoju i słyszałem takie rzeczy, które były szokiem dla mnie. I jak skończyłem się tę rozmowę, jak leżałem w łóżku, później zastanawiałem się nad tym wszystkim, są dwie możliwości. Albo on mi tu jakieś bajki opowiada, albo coś w tym jest. Jak to sprawdzić? Jak tego doświadczyć? Wtedy sobie tak wykombinowałem, że jeśli o coś poproszę i będzie odpowiedź, no to jest prawdą, a jeśli nie, to nie. Tak dziwnie. Ale tak sobie wymyśliłem. Tylko nie wiedziałem, o co poprosić. Różne rzeczy mi przychodziły do głowy. Mówię, żeby mi się może anioł jakiś tam pokazał, albo gwiazdka z nieba, będzie gwiazdzista noc. Mówię, nie, to takie... Nie może być tak. Może jakiś meteoryt spadnie, ale nie, to jest zbyt ważne dla mnie. Ja chciałbym mieć pewność. I wtedy takie olśnienie przyszło właśnie te papierosy. Ja dosyć późno zacząłem, ale wiele razy chciałem rzucić i rzucałem, ale bezskutecznie. To były czasy, kiedy byłem młodym człowiekiem, chodziłem na prywatki, tam te papierosy. Dziewczyny i tak dalej. No człowiek tak jakoś nie miał odmówić, no to ten jeden. No i tak rzucałem wielokrotnie i za każdym razem coraz więcej paliłem i doszło w pewnym momencie do prawie 3 paczek w ciągu dnia. I już powiedziałem, że już nie rzucam, nie? Bo to ileż można, nie? No i wtedy mówię, no tak, to byłby cud, gdybym ja nie palił. No. Wszystkie sposoby, już nie było możliwości. Mówię, no i tej nocy zasnąłem i następny dzień miałem taki sposób, żeby tego pierwszego papierosa starałem się zapalić jak najpóźniej. No tak się oszukiwałem, że będę mniej palił, a potem tak to nadrabiałem. Ale ten dzień przejść jakoś cały bez papierosa. Następny. Ale co jest grane? I w pracy byłem, koleżanka siedziała naprzeciwko mnie, w biurku paliła papierosa i ja tak mówię, wiesz co? A jest spróbować tego papierosa. Mówię, co ty tego dasz? No wiesz, nie palę. Od kiedy? No od 3 dni. Się śmieję. No ja też. No.
I masz tu niedziadu, masz tu całą fajkę, ale nie chcę właśnie tego zapalonego. Chcę sprawdzić, czy mi smakuje. W końcu mi da. Wziąłem do ust i wiecie, zgasiłem go. Od razu poczułem taki niesmak. Odrzuciło mnie. W takim czasie sobie tak skojarzyłem, że kiedyś miałem anginę i to wiecie, taka klucha, no nie da się. I przez miesiąc nie paliłem, a tutaj przez 3 dni stało się to samo. Po prostu miałem oczyszczone usta. I nadal nie mogłem w to uwierzyć. Chodziłem z papierosami, spotkałem tego kolegę i jestem na ulicy i mówię, co tam, słuchaj, a mówię, wiesz co, no przyszedłeś do mnie, ja miałem taką głowę problemu, wyszedłeś, to jeszcze większą. I co? Ja mówię, no wiesz co, postanowiłem to sprawdzić i ja się prosiłem o taką modlitwę, żeby nie palił. I co? Ja mówię, no nie wiem, wiesz co, no parę dni nie palę, ale mam tu papierosy w kieszeni, pół szafy, papierosów to były, wiecie, no to było, może powinienem od tego zacząć, to było 33 lata temu, to były czasy kartkowe i stan wojenny i od mamy, od babci się brało, miałem zapas. I w rozmowie z nim i powiedziałem, że nawet nie potrafię ci tego określić, nie? No ja jestem palaczem, mam to wszystko, no ale jakoś tak nie muszę. On tak spojrzał mi w oczy i powiedział, wiesz co, Jezus cię uwolnił. A mówię, wow, to jest to. Ja dopiero zrozumiałem, co się wydarzyło, że wiecie, jak człowiek jest za kratkami, nie, to po prostu no, nie może robić to, co chce. Ja byłem właśnie w takiej niewoli papierosów. Ja nie mogłem nie palić, ja musiałem palić. Ja mogłem sobie rzucać ile razy chciałem i z odwrotnym skutkiem, bo coraz więcej. Ale po prostu ja byłem uzależniony od tego. Ja nie potrafiłem tego się uwolnić. Wtedy zrozumiałem, że co później przeczytałem, że jeśli was Chrystus wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To się dotyczy też narkotyków, chociaż ja nie miałem takich doświadczeń, ale wiem, że to też tak działa. I wszelkiego innego zniewolenia. I wiecie, jak zdałem sobie sprawę z tego, że to wszystko, co on mówi, to było prawdą, że on mnie kocha, że ma wspaniały plan, że może coś w moim życiu zmienić. I on mi to wszystko dał w tej odpowiedzi. Że on mnie wysłuchał. Ale kim jestem, żeby ten, który stworzył niebo i ziemię, mnie wysłuchał? A jednak tak się stało. Mało tego, dał mi odpowiedź. Mało tego, w tej odpowiedzi dał mi wolność i pokazał, jak bardzo mnie kocha. I wiecie, ja się wtedy tak zachłysnąłem tym, ja mówię, wow, to teraz ja mam całą listę. Próśbę. I tak robiłem. I się modliłem. I modliłem się i wołałem o wszystko, cokolwiek. Cokolwiek potrzebowałem, po prostu mówię, Boże, Ty to masz. Ty obiecałeś. Wiecie, i tak się zaczęła taka wspaniała przygoda, wręcz idylna, wiecie, z Bogiem, która no, dla mnie była tak niesamowita, że no, każdemu, komu spotkałem, mówiłem o tym, wiecie, no nie zawsze to było takie zachęcające, bo może w swojej nadgorliwości, może niektórych ludzi zraziłem też do siebie, ale wiem jedno, że żyłem z Bogiem i to mnie tak bardzo pociągnęło. I w momencie, kiedy Bóg postawił na mojej drodze kolejną osobę, to był pastor Marian Dwulach, zapytał mnie, czytasz Biblię? Ja mówię, no w sumie nie, no to czytaj. I zacząłem czytać, regularnie zacząłem czytać. I właśnie tam przeczytałem mnóstwo informacji, które dla mnie tu i teraz są bardzo cenne i w niektórych sytuacjach wręcz niezbędne. I tak też, jak młody człowiek, no to jakie mam marzenia? No wiecie, no, rodzina, dom, no, jakieś środki do życia, jakaś praca. I wiecie, Bóg mi to wszystko dał. Bóg miał wspaniałą żonę. Piękną, wspaniałą żonę, która miała wspaniałą czwórkę dzieci. I Bóg zaspokajał każdą moją potrzebę. Jak się drugi mój syn urodził, drugie dziecko, czyli pierwszy syn, to mieliśmy problemy z mieszkaniem. Znaczy nie mieliśmy mieszkania, mieszkaliśmy u mojej mamy, taki mały pokoik. I jak ja zrozumiałem, że wiecie, ja byłem u siebie przez cały czas, nie?
doczytałem, że opuści człowiek ojca i matkę, nie? No to zrozumiałem, że trzeba to zrobić. I no, nie było jak. No i były takie czasy chrześcijańskie, na które byłem zaproszony i tam właśnie był taki dzień, kiedy mówiłem o tym, tam mówię, wiecie, no Bóg miał wszystko, teraz tylko no, mieszkanie mi się przydało. No i modliliśmy się o to mieszkanie. Przyjąłem z czasu, z informacją, że tam jest taka możliwość. I to tak vis-a-vis, w klatce, po prostu naprzeciwko. I wtedy mój szwagier, który był ateistą, i powiedział, wiesz co, bo ja mu to powiedziałem, słuchaj, Bóg mi daje mieszkanie, nie? A on mi patrz, kaktus mi taki urośnie, jak ty dostajesz to mieszkanie. Bo on się starał o to mieszkanie wcześniej, bo on wcześniej z moją siostrą mieszkał z nami. Także to znał też tych właścicieli, było pięknie wyremontowane. I w każdym razie wiedział, że ja nie mam możliwości, ani finansowych w ogóle. Ja mówię, wiesz co, ja nie wiem na jakiej zasadzie, ale jeśli Bóg mi to dał, no to ja to będę miał i tyle. I wiecie, i tak się stało. Najpierw wynajmowałem, a po jakimś czasie, a wiecie co, do dzisiejszego dnia nie wiem, jak się to stało, mogłem to kupić. Ja byłem pracownikiem w drukarni, w której miałem odłożone chyba 30 tysięcy, bo to były takie, no, były inne pieniądze, to wtedy były miliony, milionerami. 30 tysięcy z premii kwartalnej i mieszkanie kosztowało 2 miliony 600. Ja nie wiem, jak to się stało naprawdę, ale po prostu Bóg mi to dał. I wiecie, co do godziny. Nie czas mówić o szczegółach, ale te rzeczy się działy i wiecie, jak rodziły się kolejne dzieci, jak urodził mi się drugi syn, czyli czwarte dziecko, mam dwie córki i dwóch synów. Znaczy, no nie tyle jak on się urodził, tylko jak się poczuł, to był taki moment, w którym to był bardzo trudny dla nas, dlatego że mieli tak wspaniale życie poukładane i to dziecko jakoś tak, no wiecie, no wyszliśmy z pieluchu tak co 2 lata, nie? 6 lat przerwy i tutaj się przytrafiło. Ale nie to było, problemem. Problemem były dwie rzeczy bardzo istotne. To, że wiecie, już piętrowe łóżeczka, to trójka w małym pokoju i już się nie mieściliśmy, ale większą rzeczą, poważniejszą było to, że dziecko, znaczy lekarka powiedziała, że najlepiej, żeby się to dziecko nie urodziło. Dlatego, że rosło z guzem. Po prostu był guz, który rósł i zagrażał temu dziecku. I wiecie, ja pamiętam, jak jechałem z tego lekarza i w samochodzie była taka grobowa cisza. Taki ciężar, który daje jak kilka ton, jakby tak nad nami, na tym samochodem było. Ja mówię, no nie mogę tak jechać z domu z tym ciężarem, ale z drugiej strony mówię, cokolwiek powiem, to będzie puste. I wtedy skręciłem w bok, pojechałem aż do końca ulicy, tam był las, otworzyłem okna, to było lato. I zacząłem się nagle modlić. Pierwszy raz podziękowałem za to dziecko. Pierwszy raz zaakceptowałem to dziecko i prosiłem Boga, żeby się zdrowo urodziło i żeby Bóg dał nam taki przynajmniej jeden pokój więcej, żebyśmy tam mieli się jakoś pomieścić. I wiecie, jak jechaliśmy dalej, to już było inaczej. To coś się zmieniło. I w tym wszystkim zaufaliśmy Bogu, że On nas przeprowadzi przez to zwycięsko. I wiecie, no to jest naprawdę niesamowite, bo ja przy trójce dzieci chciałem być przy porodzie. I za każdym razem to nie wychodziło, nie? A tym razem się udało. I więc ja nawet miałem kamerę i filmowałem ten poród. I w pewnym momencie lekarz mi wziął tą kamerę. Ja myślałem, że, no, że to niestosowne, nie? A on mówi, bierz pan tu nożyczki i tnij pan pępowinę, a ja pana nagram.
Ja mówię, wow. I wiecie, to, ja nie wiem, jak to się stało, ale żona mi powiedziała później, że jej pomogłem. Nie wiem. Ja w pewnym momencie myślałem, że sam będę potrzebował pomocy. Ale powiedziała, że jej pomogłem. Także i później, wiecie, i w Tychach takie mieszkanie się piękne pojawiło i to już było prawie dograne. I wiecie, wtedy się okazało, jak żona była w tym szpitalu, że po prostu że to nic z tego nie wyjdzie. Nie? Ja nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć, nie? Ale powiedziałem wtedy, Boże, no to jak nie mamy mieszkania, to daj mi dom. Wiecie, to już było to zupełnie z motyką na księżyc, nie? Wiecie, Bóg dał mi dom. Wspaniały dom z dużym ogrodem, co było zawsze marzeniem, żeby te dzieciaki jakoś tak mogły sobie przebywać tam bezpiecznie. Dużo się wtedy wydarzyło. Mieliśmy mnóstwo przeciwności. Ten człowiek, który załatwiał nam to, po prostu w pewnym momencie chciał komuś innemu sprzedać to, naszym znajomym nawet. To po prostu się bardzo dziwne rzeczy działy. Później nas straszył. Ja mówię o człowieku, który był pośrednikiem. No, ale wiecie, Bóg nas przez to wszystko przeprowadził i te wszystkie dobre rzeczy po prostu mogliśmy, tych dobrych rzeczy mogliśmy doświadczać. I wiecie, chciałem jeszcze może wrócić do tego, jak miałem koncepcję na swoje życie takie duchowe. Moja koncepcja była bardzo prosta. Jako młody człowiek, no to po prostu żyje po swojemu, no i jakoś tam ułożę życie, a jeśli chodzi o te sprawy duchowe, no to owszem, tam no, do kościoła tam trzeba iść, nie, żeby zrobić swoje, ale tak coś więcej to już nie za bardzo, bo wiecie, ja się oparłem o coś takiego jak czyściec. Wiecie, ja sobie tak pomyślałem, że to jest dla mnie no, taka fajna forma, że po prostu, no, bo tak, bo nie jestem taki dobry, żeby się do nieba dostać, nie jestem taki zły, bo nikogo nie zabiłem i nic tam, jakichś wielkich rzeczy nie zrobiłem strasznych, żebym miał iść do piekła za to. No a jest czyściec, jest fajne rozwiązanie i mnie tak, tu sobie żyję jak chcę, a później jak już przyjdzie czas, no to się zastanowię nad tym, więcej czasu poświęcę, no jakieś tam pieniążki dla mnie, no i ktoś tam się pomodli za mnie, no jakoś tam się prześliznę do tego nieba, nie? No, a jak zacząłem czytać Biblię, to Bóg pokazał, że to są dwie drogi i dwa miejsca. I że to nie tak, że mi się to nie uda, tak jak ja to sobie kombinowałem. No i właśnie, trzeba było wtedy podjąć decyzję, jaką drogą iść. I ja tą decyzję podjąłem i tak wam mówiłem, że cieszyłem się z efektów tej decyzji. I tak jak powiedziałem, Bóg zaspokajał każdą naszą potrzebę. Nie wspomniałem o tym, że w międzyczasie ta firma, w której pracowałem jako pracownik, no została mi dana. Po prostu przez wiele lat byłem właścicielem tej firmy, no i jak gdyby te środki później zaspokajały właśnie przez tą firmę. Mieliśmy kilkanaście osób i mieliśmy okazję też im powiedzieć, jak Bóg jest dobry i również dla nich być błogosławieństwem. Wierzę, że tak było. I tak by można powiedzieć, no fajnie by, gdyby to się tak zakończyło, tak, nie? Ale był taki moment, kiedy przyjechał pewien człowiek, o którym słyszałem wcześniej, który napisał książkę, taką Krzyży Sztylet, David Wilkerson. I wiecie, z tą ciszą właśnie to było tak, że taki moment był właśnie tam około 2000 osób i taka totalna cisza. I on wtedy powiedział, to jest taki moment, kiedy Duch Święty przychodzi. I właśnie ja się cieszę, że ten moment dzisiaj był i myślę, że potrzebujemy takich momentów, kiedy Duch Święty przemawia do nas. I wiecie, on w zasadzie z tego co wszystkiego, co mówił, no to zapamiętałem dwie rzeczy. Modlitwa i post.
I właśnie poszedłem w tym kierunku. Razem tutaj z Mikołajem i jeszcze z Arkiem Biczakiem, może ktoś go zna, to jest pastor teraz romski, wśród Romów Ewangelię głosi. Jeszcze z Olkiem, tak Bóg nas pobudził do tego, żebyśmy coś zrobili z tym takim zapałem, który właśnie otrzymaliśmy po tej konferencji z udziałem Dawida. No i wymyśliliśmy taki sposób, żeby codziennie o 19 spotykać się na modlitwie. Wiecie, tak jak się włącza ten telewizor i tam są te wiadomości, to nie wiem, czy macie też takie poczucie, że to po prostu są te wiadomości, to nie chwalą Boga. Z reguły to przeciwnik ma więcej z tego satysfakcji. I właśnie myśmy ten czas przeznaczyli na to. I w tym czasie Bóg do nas przemawia i wspaniałe rzeczy się działy. Wtedy właśnie, a wtedy się nawróciłeś, nie? To był ten czas. Wiecie, przez pół roku codziennie żeśmy się spotykali na modlitwie. I ja wcześniej, jak czytałem to w Dziejach Apostolskich, myślałem, że to jest niemożliwe. To było możliwe. I to było tak, że ja już czekałem, aż przyjdzie ten czas, żeby móc iść i się pomodlić. I to był czas, kiedy tak też doświadczyłem tego słowa, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie przydane. Bo był taki czas, kiedy się trochę zagubiłem. Bo Bóg dał nam piękny dom, ale tam był parter. I góra jak gdyby niewykończona. I ja tak, te dzieci no, miały więcej miejsca, ale nie miały swoich pokoików, co było takim naszym marzeniem. U góry można by zrobić, no ale nie było możliwości. I wiecie, i przejeżdżałem niedaleko mojego domu i tam widziałem taki nowo wybudowany dom i tak bogato wszystko tam robione. I ja tak sobie pomyślałem, Boże, a ja mam ten dom i jakoś tak nie umiem nic zrobić z tym domem, jakoś wykończyć go, cieplić, te pokoje zrobić. I wtedy usłyszałem taki głos. Ja jechałem samochodem. Przestałeś mi ufać. Ja mówię, jak to ja? Tak, zacząłeś ufać człowiekowi, banku, kartą. No miałem wtedy taką kartę, chyba nawet dwie, Citibanku. I wtedy no zrozumiałem. Zacząłem kombinować po swojemu. I wiecie, jak dojechałem do miejsca, wtedy pamiętam, Arek do mnie zadzwonił i mówił, wiesz co, z tymi kartami to trzeba coś zrobić. Ja mówię, no wiem. Ja mówię, no przeciąłem swoją. A on mówi, nie, to nie o to chodzi. Ale to w sumie na to się sprowadzało, po prostu, żeby po prostu zatrzymać to. Że Bóg chce dla nas błogosławieństwa, a nie przekleństwa. A to pokazał nam, że to takie sidła ptasznika, że tak łatwo w to wdepnąć, tak ciężko z tego wyjść, w te długi. No i pamiętam, że szybko Bóg dał nam z tego wyjść i pokazał nam, że On ma dla nas coś więcej. I ja, jak tak jeździłem na te spotkania, to nieraz żona tak mówiła, no a tak nie pomyślałbyś o tym ogrodzie, o tym, o tamtym, nie, że trzeba by coś przy domu zrobić. A ja wiedziałem, że to jest ten czas, kiedy ja mam iść na modlitwę. I wiecie, jak kiedyś rozmawiałem z Mikołajem, to on powiedział, ma takich chłopców, którzy tam coś mu pomagają, coś tam robią, może być coś pomogli. I wiecie, chyba z 3 miesiące oni tak jakby mieszkali u nas. Jedli, po prostu wyremontowali całą górę. I chociaż środki wtedy, bo wtedy się zaczął taki kryzys, można powiedzieć, finansowy, dlatego się zacząłem wspomagać bankami. Zapomniałem, że on ma wszystko. I wtedy też no, tych środków nie było, ale po tym czasie upamiętania i szukania Boga właśnie Bóg zaopatrzył nas. Te wszystkie środki, które tam były potrzebne, tam te płyty, kafelki i to wszystko. I wiecie, to byli młodzi ludzie, którzy dopiero co po szkole, nie mieli za bardzo doświadczenia. No wszystko zrobili, wszystko, łącznie z poręczami, z jakimiś takimi kafelkami na schodach i tak dalej. To było niesamowite. I zrozumiałem, że w każdej sytuacji mam iść tylko do Boga, nie polegać na człowieku. Ale tak,
Co jeszcze chciałem powiedzieć, że takie słowo mówi, że wiele też utrapień spotyka sprawiedliwego. Ale dalej to słowo mówi, ale Pan wyciąga go ze wszystkich. I no i przyszły te utrapienia i przyszedł trochę koniec mojego czasu. W skrócie powiem, bardzo w skrócie, że dostałem diagnozę. Diagnoza była taka, że to rak i że to nie ten łagodny. Jeszcze jak czytałem ten psalm 23, Pan jest pasterzem moim i tak dalej, i prowadził mnie na te zielone niwy, które ja to tam przeżywałem, ale choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Łaska twoja i kij twój pocieszają mnie i tak dalej. Tyle razy to czytałem, ale jak się znalazłem w tej dolinie, to wiecie co? Nadal nie byłem sam. Nie byłem sam. Ja mi dał łaskę, że on mnie przeprowadził przez tą dolinę. Wiecie, ja miałem też taką swoją wizję tego wszystkiego, taki scenariusz, gdzie to teraz, no to tak, wiem, że Bóg uzdrawia, no to teraz się pomodlę i teraz lekarz po pierwszej diagnozie powie, że po tej drugiej, a nie zawracaj mi przez głowy, człowieku, co ty się z tobą dzieje, nic nie ma do roboty. Ale wiecie, tak nie było. Tak nie było. Musiałem wszystko przejść. Radio, chemio, operacja. Wiecie, jak szedłem na operację, przed operacją jeszcze szedłem, byłem na dwóch spotkaniach modlitewnych i na jednym dostałem takie słowo, że nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. No i właśnie to robię. Nie umarłem, to było w zeszłym roku. Opowiadam dzieła Pana. Tydzień temu mówiłem w romskim kościele, w Rudzie Śląskim i myślę, że jeszcze dam innym ludziom mówić, jak to jest, że nawet przez tą ciemną dolinę można przejść i mieć pokój w sercu. Ja miałem pokój, z żoną rozmawiałem na ten temat, ona mówi, ja też mam pokój. I wiecie, to jest mistrzostwo świata, że w każdej sytuacji możemy na niego liczyć. Nawet jak zawalimy, bo też nieraz zawaliłem i zawalam. Ale jest łaska i przed wyjazdem do szpitala prosiłem o modlitwę, już mówię, nie o mnie. Teraz proszę, pomóżcie się, żebym jakoś Bóg mnie użył w tym szpitalu. Nie wiedziałem, że ta operacja, po tej operacji to po prostu no, nie będę wiedział, jak się nazywam. Ale dzień przed operacją, może tak bardzo potrzebuję właśnie tej odpowiedzi. Dlaczego tu jestem? I ja mi kilka razy odpowiadał przez różnych ludzi, ja nie za bardzo chciałem słuchać, ale w końcu jak mi powiedział przez swoje słowo, to ja zrozumiałem. Poszedłem do kaplicy, tam nikogo nie było, otworzyłem słowo. I to był 28 rozdział Dziejów Apostolskich i tam jest opisana historia, jak rozbił się okręt, który wiózł apostoła Pawła. I on zbierał chrust, żeby się ogrzać i tak, żmija wypełzła i uczepiła się jedno. I on ją strząsnął i były takie osoby, które tam były, ci cudzoziemcy, wtedy powiedzieli, no to dopiero jest grzesznik. Ale sprawiedliwość Boża go dosięgnęła, nie? Bo jeśli nie na morzu, to na lądzie. I co on zrobił? No, tak jak powiedziałem, szczepnął tego gada i dalej robił swoje. Reakcja tłumu? No, bogowie tutaj przyszli. No. I końcowy efekt był taki, że on się modlił później o tych ludzi i z całej tej wyspy wielu ludzi przyprowadzano, wszystkich chorych, on się modlił, Bóg uzdrawia ich i oni ich zaopatrywali, czyli nasz Bóg jest tak wspaniały, że nawet te złe rzeczy obraca ku dobremu. To jest niesamowite. I wtedy, jak on mi pokazał, że przyszedłem właśnie po to, żeby się pozbyć tego gada. I to się stało.
I to się stało i na sam, jak już tak trochę doszedłem do siebie, leżałem, to miałem okazję rozmawiać z różnymi ludźmi i wiecie, nawet i modlić się, nawet o pielęgniarkę się modliłem. I dzień przed, dwa dni przed wyjściem modliłem się z człowiekiem, który, wiecie, to też takie dla mnie świadectwo, to był taki wyjątkowy człowiek, wysoki bardzo i miał tutaj z boku, ja teraz nie pamiętam, 5 czy 6 takich rur i miał reklamówkę z Biedronki i tam te wszystkie te worki miał i on z tym chodził, tak. I mi go było tak żal. Ja mówiłem Ewangelię i pomodliliśmy się, następny dzień patrzył z jedną rurką, a chodził z tym, nie wiem, z miesiąc i to się nie goiło i co chwilę były problemy. I Bóg go dotknął i on oddał swoje życie Jezusowi. I już w przeddzień przyszedł do mnie Eliu, wspaniały brat, który tu jest. Ja właśnie tak wpadłem na taki pomysł. Ktoś mi nawet powiedział, że ci lekarze są łasuchami, no a chciałem się jakoś odwdzięczyć. No i on przyniósł mi torta. No i tak się ucieszyłem, bo to taki, wiecie, robiony przez jego żonę i koleżankę na maśle, na tych jajkach, na tak prawdziwy, nie jakiś sztuczny. I wtedy tak powiedziałem, wiesz co, Edziu, jest tu obok taka sala, tam są tylko dwie osoby, tam jest ciemno, tam jest... Tam ludzie po prostu są w beznadziejnej sytuacji. Ten taki starszy człowiek, który wyglądał jak dziecko, skurczony, a drugi odwrotnie, wyglądał jak Goliat. Ledwo się mieścił na łóżku. On był w wypadku, bardzo poważnym, pod wpływem narkotyków, tak jak to określił, zawinął się na drzewie i lekarze już zrobili to, co mogli, taki gorsy mu dali i po prostu już nie było nadziei. Jego nie wiem, czy żona, czy dziewczyna wychodziła. Ja pytałem, czy się mogę pomodlić. Modliłem się. Zgodziła się, modliłem się. I później, jak Edziu przyszedł, to pomodliliśmy się razem u tego człowieka. I następny dzień wyszedłem. I w jakichś 2 tygodniach czy 3 przyszedłem odebrać wyniki badań. I żona się stresowała, a ja mówię, no jak to? No, jak jestem uzdrowiony, no to muszę być dobry, nie? Bo jego sińcami zostałem uzdrowiony, tak samo jak jego krew obmyła mnie z wszystkich grzechów. A więc przyjąłem to wiarą i to się stało. I wiecie, zapytałem pielęgniarkę później odnośnie tego młodego człowieka. A ona powiedziała, no wyszedł. Bo o własnych siłach tak. Wiecie, mój syn jak mnie odwiedził, to powiedział, tata, ty jesteś tu na ostatnim piętrze. To jest takie wymowne. A mi dlaczego? No bo wiesz, na dole jest okulistyka, później tam jakaś chirurgia, nie? A tutaj jakoś tak. No. Ja mu nie mówiłem o tym, że żonie też nie. W czasie jak tam byłem, kilkakrotnie widziałem taką metalowy taki wózek, który przejeżdżał. Ale ja żyję i opowiadam dzieła Pana, także chwała Bogu za to. I wiecie, powiedziałem o jednym kryzysie, ale był taki okres, że tych kryzysów było więcej. Niektóre trwały długo, zbyt długo, ale może nie wszystkie się skończyły. Ale tak jak 2 tygodnie temu słyszeliśmy tutaj, że Bóg też pisze zakończenie. Także wiem, że Bóg ma swój plan i jeszcze będę mógł doświadczyć tego. I doświadczam tego też tutaj i cieszę się, że mogłem się podzielić z tym świadectwem. Mam nadzieję, że dla was przynajmniej coś się przyda, żeby zaufać Mu, żeby powierzyć Mu swoje życie, żeby postawić na Niego. A nawet jeśli kiedyś tam te drogi się rozejdą, bo
Wiecie, ja nigdy nie żałowałem, że poszedłem za Jezusem. Nieraz żałowałem, że nie wytrwałem w tej drodze. Że zacząłem iść tam, tak, z tymi kartami, swoją drogą. Ale nawet wtedy Bóg nas nie zostawia. I tak jak ojciec karci swoje dzieci, tak i on, ale to jest ku naszemu dobru. Także chwała Jemu za to.